Witajcie w Smak Sztuki. Dzisiaj degustujemy zieloną herbatkę Chanmi, szlachetną brew. Rzadko pokazywaną herbatę, w herbaciarniach również rzadko występuje, a jest to herbata wyjątkowa, o bardzo ciekawym, wybitnym smaku i dająca duże możliwości smakowe. Ale zobaczcie, jak wygląda napar na początku. Tak wygląda napar. Tak wygląda w dzbanku. Jest bardzo intensywnie żółta. Taka słoneczna, a tak wyglądają bardzo charakterystyczne, wyjątkowe liście. Przybliżę jak najbliżej, żebyście zobaczyli. Są bardzo drobniutkie i w kształcie takich przecineczków. A jak smakuje, już Wam opowiem. A zatem już Wam opowiem, jak smakuje ta herbata. Mamy ją tutaj nalaną do czarki, a zatem spróbujmy. Jest bardzo rześka w pierwszym odczuciu. Taka właśnie czysta, klarowna, zielona herbata z delikatnymi roślinnymi nutami. Wyczuwalna jest taka jakby delikatna rześkość jakby owoców. Pewna taka delikatna trawiastość. Nawet jakby jęczmienność. Natomiast przy dłuższym parzeniu, my tak nie parzymy tutaj w herbaciarni, ale jeśli Wy lubicie, można ją zaparzyć powyżej 3 minut i wtedy będzie taka bardziej dymna, skórzasta i pojawią się nawet nuty goryczy, pewna cierpkość. No, w zależności co lubicie. Jest to herbata naprawdę wyjątkowa, dosyć tania, bo 16 zł za 100 gram to naprawdę nie jest dużo, jak na dobrej jakości herbatę. Dość wydajna, bo można ją parzyć minimum 2-3 razy, a nawet jeśli ją parzymy krótko, 2 minuty, to nawet ją można parzyć 4-krotnie. Tak. I po prostu zapraszam do spróbowania tej herbaty. Zapraszam do naszej herbaciarni. Chętnie ugoszczę Was u siebie i poczęstuję tę herbatą. Natomiast jeśli nie macie takiej możliwości, zapraszam do naszego sklepu internetowego. Tam zawsze Chanmi jest w ofercie i naprawdę warto ją spróbować, bo jest naprawdę bardzo ciekawa, a rzadka. Pozdrawiam serdecznie.